ostatni weekend wakacji odbył się 6. Festiwal Kultury Romskiej Cygański Tabor. Zespoły Łaci Bach z Przemkowa, Amare Roma z Kowar i Kałajakha z Lubania zaprezentowały porywający program licznie przybyłej publiczności. Miłośnicy romskiej kultury, muzyki i języka bawili się doskonale, zwłaszcza podczas występu naszych lubańskich artystów, mających na koncie sukcesy w kraju i za granicą. Pod koniec sierpnia przypada Dzień Strażnika Gminnego. Funkcjonariusze Lubańskiej Straży Miejskiej uczcili go w piątek krótką uroczystością, która odbyła się w sali ślubów ratusza miejskiego. Doceniono podczas niej pracę strażników, którzy już od 21 lat są blisko mieszkańców miasta i ich problemów. W święcie wzięli udział zaproszeni goście, przedstawiciele władz miasta i służb mundurowych, w tym aresztu śledczego, zakładu karnego w Zarębie, lubańskiej policji i ośrodka szkoleń specjalistycznych Straży Granicznej. Uroczystą mszą świętą w intencji ojczyznych i poległych w II wojnie światowej z udziałem orkiestry oraz przemarszem upamiętniono 74. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Obchody odbyły się w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa i Świętego Jakuba. Uczestniczyli w nich przedstawiciele władz samorządowych i poczty sztandarowe organizacji zrzeszających kombatantów. Burmistrz Lubania Arkadiusz Słowiński w przemówieniu podkreślił rolę historii i doświadczenia wielkiej próby, jaką było stawianie czynnego oporu najeźdźcom w budowaniu tożsamości Polaków. Ostatni weekend wakacji był okazją do pożegnania czasu laby i relaksu. Na sportowo można było zakończyć wakacje podczas festynu organizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zarówno rozgrywki piłkarskie, jak i zabawa w ogródkach rekreacyjnych były bardzo udane. Następnie w poniedziałek nastąpił powrót do rzeczywistości. Młodzi lubanianie wraz z pierwszym dzwonkiem powrócili do szkolnych ławek, by przez kolejne 10 miesięcy uczyć się i wypracowywać indywidualne i zespołowe sukcesy. Na uroczystych apelach w miejskich szkołach życzono uczniom, nauczycielom i rodzicom owocnej pracy, wytrwałości i podobnego jak w latach ubiegłych zaangażowania w sprawy naszej małej ojczyzny.